Zodiakalne wagi w marcu zajmą się przede wszystkim pracą i różnego rodzaju obowiązkami. Jest to dość zaskakujące w życiu wag, dlatego że waga zwykle zwleka z tym, co ważne, albo szuka pomocników. A tym razem w marcu będziecie starali się wszystko zrobić sami, wszystko zrobić najlepiej i, co jest charakterystyczne, nie będziecie się pytać innych o zdanie. Wagi lubią się zastanowić, naradzić, dowiedzieć się, jaką opinię na różny temat mają inne osoby, ale w marcu planeta Merkury spowoduje, że chętniej będziecie działali sami. Dlatego otoczenie może być trochę zaskakujące tą przemianą i tym, że nagle nie pytacie się, że nagle wiecie sami, co macie zrobić, ale słuchajcie intuicji, dlatego że dzięki własnym pomysłom i właśnie intuicyjnym podszeptom wyjdziecie ze wszystkim na prosto. Bardzo mocno sprzyja wagom w marcu Wenus, a więc miłosne życie będzie tą dziedziną, w której będzie Wam się zdecydowanie najlepiej wiodło. Ostatnio wagi co prawda nie miały idealnej passy, dlatego że planeta Saturn oddziałuje na Wasz znak zodiaku, więc może sprawiać, że jest więcej pracy, a mniej czasu na przyjemności, ale uda się w marcu to wszystko zbilansować, więc obowiązki na plus, a Wenus będzie dbać o Wasze miłosne życie. Mogą też pojawić się różnego rodzaju przyjaciele, którym trzeba będzie w tej miłości pomóc. A nikt, tak jak zodiakalna waga, nie potrafi połączyć dwóch serc, które się szukały. Więc bądźcie też życzliwi dla innych, dbajcie o nich, dlatego że właśnie dzięki temu czyjeś życie może stać się lepsze. O zdrowie nie musicie się szczególnie w marcu martwić, Mars nie będzie się wtrącał w Wasze sprawy, więc spokojnie i na siłowni, i na spacerze szybko odzyskacie siły. Ale w tej pierwszej części marca radzę przede wszystkim skupić się właśnie na tych obowiązkach, dlatego że uda Wam się wybrnąć z różnego rodzaju zaległości. Merkury też będzie dbał o to, żeby różnych trudnych i nieprzyjemnych osób było na Waszej drodze mniej, więc konflikty też powinny zodiakalne wagi omijać. Od 20 marca za to olbrzymia zmiana. Słońce znajdzie się w opozycji do Waszego znaku zodiaku i dopiero się zacznie dziać w sprawach towarzyskich. Okaże się, że musicie jechać na jakieś większe przyjęcie, większą imprezę, albo ktoś poprosi Was o to, żebyście pełnili jakąś ważną funkcję w jego życiu, więc bądźcie na to wszystko otwarci. Dlatego, że dzięki temu będziecie mogli poznać jeszcze więcej ludzi i w Waszym życiu dzięki temu zrobi się jeszcze bardziej wesoło. Też końcówka marca będzie sprzyjać różnego rodzaju nowym znajomościom i nie przegapcie ich, ponieważ mogą one być bardzo ważne dla Waszej kariery. Jowisz, który jest planetą powodzenia, przez kolejny miesiąc będzie Wam pomagać i będzie też sprzyjać umawianiu się na różne podróże. Ale jeżeli kupujecie bilety albo planujecie jakiś daleki wypad, to zajmijcie się tym po 26 marca, czyli dla podróży, dla wag ta sama końcówka miesiąca może być niesłychanie sprzyjająca.